kiedy witryny sklepowe pełne są bombek, choinek i Mikołajów, a w co drugiej stacji radiowej słychać Last Christmas, to wiedzcie, że coś się dzieje. A dokładniej dzieją się święta. Widać to po szczecińskim jarmarku świątecznym, który właśnie wystartował i, jak zapewniają organizatorzy, jest absolutnie wyjątkowy. Co wyjątkowego, co niezwykłego w tym roku na jarmarku? Sam jarmark jest wydarzeniem wyjątkowym i niezwykłym. Jest takim magicznym czasem, magiczną przestrzenią, która wprowadza nas po święta tuż, tuż. Myślę, że po prostu sama atmosfera jarmarku, sam wystrój i to po prostu jak on się prezentuje i co może zaoferować, jest warte uwagi. Jakbym powiedział, no jarmark świąteczny, to ja jadę do Berlina, to co by mi pani powiedziała? Ale nie ma takiej potrzeby, bo tutaj u nas jest lepiej niż w Berlinie. Mamy dużą przestrzeń, dużą różnorodność asortymentu, mamy program artystyczny, co weekend dzieje się coś innego. Mamy też ciekawe takie miejsca spotkań, miejsca do fotografowania, więc nie ma potrzeby jechania do Berlina. Wystarczy przyjść do nas na Aleję Kwiatową, Plac Adamowicza, Plac Lotników lub na Deptak Bogusława, bo w tym roku jesteśmy tam po raz pierwszy. Tam jest bardzo magicznie, bardzo klimatycznie, więc zostańmy w Szczecinie. Wystawcy dopisali w tym roku? Tak, łącznie mamy ponad 80 domków na wszystkich czterech placach. Cieszymy się, że na naszym jarmarku jest duże zainteresowanie, jest duża różnorodność asortymentu. Wystawcy z różnych regionów Polski do nas telefonowali już jesienią i pytali, czy będzie jarmark, jeśli tak, to kiedy, w jakim terminie, na jak długo, bo byli zainteresowani tym, żeby przyjechać i faktycznie przyjechali nie tylko ci z Pomorza Zachodniego, ale także ci z południa Polski. I widzimy, że stoimy właśnie pod największą choinką w mieście. Zgadza się, jest to największa choinka w mieście. No, 16 metrów, prawie 30 tysięcy lampek migających, więc ona też jest takim punktem wdzięcznym do fotografowania, bardzo lubianym przez mieszkańców i nadającym takiego charakteru i klimatu. Tylko na szczecińskim jarmarku świątecznym szczecińska beza zamieniła się w świąteczną bezę. Hania Komór. Dzień dobry. Co świątecznego przygotowałaś na to oto wydarzenie? Bo widzę, że tutaj już zostało to stoisko trochę przetrzebione. Tak, moje przetrzebione stoisko zamieniło się w świąteczne stoisko bezowe. No i mam oczywiście tutaj taki przykładowy wygląd bezowych, świątecznych bez. Oprócz tego taka zupełna nowość, może tutaj pokażę do kamery. To jest takie coś uroczego, co mi się zawsze marzyło zrobić, ale nigdy nie znalazłam odpowiednich patyczków i to są właśnie bezowe lizaki świąteczne. Oprócz tego mamy na przykład, tylko akurat już wszystkie zeszły, bo to jest taki dosyć popularny świąteczny smak, beza piernikowa z kremem korzenno-cytrusowym, z domowej roboty pierniczkiem. Ale słuchajcie, oprócz tego jeszcze są domowego wypieku i domowego lukrowania przeze mnie i moją bratową, z którą się tutaj wystawiam, pierniczki. I one są takie, no takie same, jak my to robimy z naszego serca. Proszę zobaczyć. One, słuchajcie, to jest sztuka. Proszę się nie śmiać, one są takie jak my, czyli szalone. Co tu więcej dodać? No tylko trzeba przyjść i kupić, bo wiele już tego nie zostało. Niektórzy na jarmarku świątecznym szukają czegoś do wypicia, inni czegoś do zjedzenia, a jeszcze inni szukają rzeczy, które będą mogli na przykład w Wigilię umieścić pod choinką. I znalazłem takie stanowisko, gdzie jestem przekonany, znajdę coś, co pod choinkę będzie się nadawać idealnie. Jak najbardziej na naszym stanowisku można kupić typowo lokalne gadżety związane ze Szczecinem. Kubki, poduszki, czapki, mamy też książki lokalnych autorów. Myślę, że to będzie idealny prezent, ponieważ będzie się to wiązało z naszym miastem i będzie to coś oryginalnego. Gdzie najdalej szczecińskie gadżety poleciały? Zdarza nam się otrzymywać maile ze zdjęciami z naszymi gadżetami w bardzo egzotycznych miejscach, od Nowej Zelandii poprzez Kanadę. Są nawet ludzie, którzy robią sobie z danym gadżetem fotografie w takich właśnie różnych oryginalnych miejscach. Jest to taka ich tradycja, a nam bardzo miło, jak to do nas później wraca i nas cieszy. U pani na stanowisku dużo się dzieje i to jest ewidentnie widoczne. Wszyscy są zainteresowani, może dlatego, że mało jest tego rękodzieła, a my jesteśmy, troszeczkę przyjechaliśmy z daleka, bo z Połczy na Zdroju, 2 godziny drogi i jesteśmy firmą, która produkuje te wszystkie rzeczy, które tutaj są na stanowisku. Ogólnie to, jak widać, zainteresowani i ludzie, i wszystko to, co się dzieje, jak zwykle na święta, wszyscy są uśmiechnięci, pozytywni. No i wiadomo, to przyciąga od razu, jak każdego do nas tutaj.
Widzę zarówno rzeczy ozdobne, jak i rzeczy prezentowe. Ile wy się przygotowywaliście ze swoim rękodziełem do tego typu wydarzenia jak jarmark? Co my ogólnie prowadzimy od iluś lat już jarmarki. Na wszystkich jesteśmy, w Szczecinie jesteśmy pierwszy raz, więc na ten wiedzieliśmy, że on jest trochę dłuższy, więc zeszło nam troszeczkę dłużej tych przygotowań, aczkolwiek mówię, mam tak wspaniałego męża, który potrafi te rzeczy robić i czarować tak szybko, a ja tylko zdobię. Pachnie tu kołaczami i drzanym winem. Mi się podoba, mam nadzieję, że wam będzie się podobać również. Szczeciński Jarmark Świąteczny potrwa do 22 grudnia.